Ostatni weekend lipca tradycyjnie już upłynął w Inowrocławiu pod znakiem opery i operetki. Dwa wieczory przepełnione pięknymi głosami solistów oraz dźwiękami Inowrocławskiej Orkiestry Pro Arte, dwa znakomite koncerty i tysiące melomanów. Tak w skrócie można opisać tegoroczną inowrocławską galę operowo-operetkową, która odbyła się w ostatni weekend lipca w Teatrze Letnim. No fantastycznie, fantastyczna publiczność. Ja pytałem, ilu jest tutaj miejscowych osób na widowni. Okazuje się, że jest tak mniej więcej pół na pół, co mnie niezwykle ucieszyło. Byłem przekonany, że większość osób to będzie jednak przyjezdna, ta wypoczynkowa, która przyjeżdża tutaj w ramach wypoczynku, a okazało się, że jest też dużo właśnie tutaj mieszkańców miasta Inowrocławia, co bardzo mnie cieszy. Świadczy też o tym ta frekwencja, prawda, że jest nas tak wielu i na scenie, ale przede wszystkim na publiczności. No, ja wiem, czy to jest taka trudna, jak ma się taką publiczność, takich wspaniałych artystów, to sama przyjemność móc występować na deskach takiego amfiteatru. Koncert inaugurujący galę zabrał publiczność na bal w Savoyu. Z kolei zwieńczeniem gali była podróż do Nowego Jorku, stolicy musicalu. Imprezę zorganizowało Kujawskie Centrum Kultury. Przez ponad miesiąc inowrocławianie będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wnioski na tzw. wyprawkę szkolną należy złożyć w Wydziale Oświaty do 7 września. W tym roku o wsparcie finansowe mogą się ubiegać jedynie rodzice dzieci niepełnosprawnych. Dokładnie chodzi o uczniów 6 klasy szkoły podstawowej, trzecioklasistów gimnazjów oraz uczniów liceów, techników i szkół zawodowych. Pomoc finansowa skierowana jest do uczniów słabowidzących, słabosłyszących i dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną oraz umysłową. Procedura otrzymania wsparcia jest następująca. Rodzic lub opiekun musi pobrać się wniosek w szkole, w której jego dziecko lub podopieczne będzie pobierał naukę od września 2016-2017. Do wniosku należy załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do dokumentów, które należy złożyć w szkole do 7 września, należy również załączyć faktury za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub po prostu paragony. W takim wypadku należy także dołączyć oświadczenie, że zakup został dokonany w ramach programu Wyprawka Szkolna. Tradycyjnie szczegółowe informacje na temat procedur można uzyskać w Wydziale Oświaty i Sportu naszego ratusza lub pod numerem telefonu 52 35 55 328 lub po prostu w szkole. W 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na skwerze Sybiraków przy obelisku upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej odbyła się manifestacja patriotyczna. Uroczystość o godzinie 17 rozpoczął dźwięk syren alarmowych. Później modlitwę za poległych wygłosił ksiądz prałat Leszek Kaczmarek. W manifestacji patriotycznej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych. Odczytano apel poległych i przypomniano sylwetki 20 Inowrocławian, którzy zginęli w czasie walk powstańczych. Na koniec pod obeliskiem przedstawiciele władz różnych instytucji i stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalni Soli. Dziś wspominamy wszystkich, którzy polegli w czasie Powstania Warszawskiego, pamiętając także o tym, że w stolicy ginęli również Inowrocławianie, powiedział nam prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Tak, w dniu dzisiejszym w trakcie apelu harcerz odczytał 20 nazwisk z krótką notką biograficzną mieszkańców Inowrocławia, tych, którzy zginęli w powstaniu. Przypomniane zostały nazwiska tych, którzy przeżyli powstanie, będąc mieszkańcami Inowrocławia, część z nich powróciła do Inowrocławia. Bardzo ważne jest, aby naszą tożsamość lokalną, inowrocławską, kujawską budować również na przypomnieniu bohaterów, tych, którzy zasłużyli się jako Inowrocławianie w innych miejscach, w innych miastach, a takie znamienne wydarzenie dla historii Polski, jakim było Powstanie Warszawskie, jest szczególną okolicznością do przypomnienia tych postaci. Widziałem wzruszenie na twarzach wielu osób obecnych, kiedy przypomniana została nota biograficzna Jędrka Szwajkerta, najmłodszego powstańca warszawskiego, mieszkańca Inowrocławia, który poległ w trakcie powstania. Myślę, że również i ta oprawa muzyczna, która temu towarzyszyła,
świadczy o godnym upamiętnieniu powstania warszawskiego przez nas, przez Inowrocławian. Ja przy tej okazji z tego serca pragnę podziękować wszystkim delegacjom i tym, którzy przyłożyli się do zorganizowania tych uroczystości, harcerzom inowrocławskim, związkom kombatanckim, orkiestrze górniczej, pocztom sztandarowym, żeby nie urazić wszystkim delegacjom i mieszkańcom Inowrocławia. Wakacje to świetny czas na aktywny odpoczynek. Każdego dnia, głównie na terenie Parku Solankowego, można spotkać inowrocławian i turystów odpoczywających w ruchu. Znakomitym miejscem na poprawę sylwetki i kondycji jest oddany jakiś czas temu Park Street Workout. To tutaj dzięki ćwiczeniom na tzw. drążkach można budować swoją tężyznę fizyczną. Obiekt powstał z inicjatywy młodych radnych oraz miłośników sportów siłowych. W pewnym momencie wyszła taka inicjatywa, że ma powstać tutaj Park Street Workout w Inowrocławiu. I kiedy już powstał, bodajże to było we wrześniu, to stworzyliśmy i zebraliśmy się wszyscy w całość i utworzyliśmy grupę Street Workout Inowrocław. I ćwiczymy właśnie tak z masą ciała, podciągamy się, przysiady robimy. Z reguły to są treningi w grupie. Obecnie cała grupa liczy sobie kilkadziesiąt osób. No, na Facebooku to wiadomo, tam do 100 osób, a tutaj tak regularnie chodzi 20-30. Też może nie, w takich małych grupach, teraz to wiadomo, wakacje, wszyscy rozjeżdżali się, ale 20-30 chodzi. I to w różnych kategoriach wiekowych, tam właśnie od takich małolatów do starszych ludzi. Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu modernizuje sieć centralnego ogrzewania. Prace trwają nie tylko na osiedlach, ale również w Parku Solankowym. Obecnie oprócz Solanek ekipy remontowe działają na Rąbinie, na Osiedlu Piastowskim, przy ulicy Solnej oraz Szymborskiej. Powierzone przez ZEC zadania realizują w naszym mieście cztery firmy z Rudy Śląskiej, Ustki, Bydgoszczy i Poznania. Remonty polegają na wymianie starego systemu na nowy. Chodzi o tak zwane rury preizolowane. Zarząd spółki od kilku lat, czyli od roku 2011 do 2018, żeśmy założyli sobie taki plan inwestycyjny, czyli wymiany sieci tradycyjnej kanałowej na nową technologię, na technologię rur preizolowanych z instalacją alarmową. Jest to nowość. W związku z tym, że sieci te kanałowe, tradycyjne, które były pobudowane w latach 70., 80., wymagają modernizacji. Wszystkie nasze kontrole, czyli odkrywki kontrolne, sprawdzanie sieci, no, skłaniają nam do tego, żeby te sieci modernizować. I w związku z tym w tym roku naprawdę jest duży zakres tych prac. Te prace wykonujemy w wielu częściach Inowrocławia, miasta Inowrocławia, czyli w dzielnicy Parku Solankowego, w dzielnicy osiedle Rąbin, w dzielnicy tutaj osiedle Piastowskie, a także przy domkach jednorodzinnych przy Szymborzu. Główne prace zgodnie z harmonogramem mają się zakończyć do 30 września, natomiast wszystkie odbudowy i sprawy porządkowe potrwają do 20 października. Rozpoczęto długo oczekiwany przez mieszkańców remont ulic Jana III Sobieskiego i Stefana Batorego. Prace potrwają do połowy listopada. Jak zwykle remont rozpoczął się od prac ziemnych. Na miejscu działa ciężki sprzęt. Ulica Sobieskiego jest zamknięta od strony Kasztanowej, natomiast całkowicie zablokowana jest ulica Batorego. No, jesteśmy po rozpoczęciu robót. Jak widać za mną prowadzone są prace ziemne związane z wymianą kanalizacji, z budową kanalizacji. Również tutaj do tych robót podziemnych przyłącza się ZEC i PWiK. Wobec powyższego skupiamy się na tym, ażeby całą infrastrukturę podziemną w tych ulicach, skądinąd bardzo długo oczekiwanych, jeżeli chodzi o przebudowę, zrobić kompleksowo w taki sposób, żeby temat nie powrócił w postaci jakiejś rychłej, niespodziewanej awarii. Wobec powyższego na dzień dzisiejszy skupienie jest właśnie na tych robotach podziemnych po to, ażeby z początkiem roku szkolnego przynajmniej ten ciężki sprzęt tutaj już przestał manewrować. Mam nadzieję, że sytuacja pogodowa albo jakieś niespodzianki pod ziemią nie zburzą tego naszego planu. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.
5 sierpnia o godzinie 16 w muszli koncertowej Parku Salankowego odbędzie się koncert zatytułowany Chanson d'Amour. Przeboje muzyki lekkiej i przyjemnej z miłością w tle zaprezentuje Inowrocławska Orkiestra Zdrojowa i tenor Marcin Naruszewicz. Solankowy koszmar powraca. 27 sierpnia po raz drugi na terenie Parku Solankowego odbędzie się ekstremalny bieg z przeszkodami na dystansie 5 i 10 km. Regulamin i zapisy na stronie solankowykoszmar.pl.